To już czwarta edycja. No i cieszę się, bo coraz więcej ludzi się o nie pyta i coraz więcej ludzi na nie jeździ. Nie tylko bywa, ale również jeździ, bo to jest ważne. Przeważnie jest tak, że część osób dojeżdża już na miejsce, ale teraz jest 110 osób przyjechało na rowerach faktycznie. Okej, okay, zaczynamy jeszcze. Pan rektor jeszcze w pierwszej grupie. Dobrze, gdzie jedziemy? Dobrze, gdzie jedziemy? W tym roku troszkę inaczej jedziemy. Nie jest to tak jak zawsze, że trasa powrotu i dojazdu jest taka sama, jest inna. Dojechaliśmy też taką inną drogą do Kamienia Śląskiego, mniej znaną przez Opolan. A już będzie wracać taką drogą świętego Jakuba, to jest taka oznaczona tą taką żółtą muszelką na niebieskim tle. Jeżeli mamy kilkoro dzieci i nie ma żadnych problemów, żeby one tu dojechały, wręcz przeciwnie, one się wyrywają, że chciałyby jechać szybciej i jeszcze, więc myślę, że to jest taka trasa i taka odległość, która jest spokojnie do pokonana dla osób, które nie są tak wyćwiczone w jeździe rowerowej. Tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że to jest trasa 47 km tam i z powrotem. Po 24 km robimy przerwę, mamy możliwość odpoczęcia, a potem dopiero jedziemy dalej. Jak z tą naszą dziewczyną w tym szpitalu? To jest taki typowo rodzinny rajd. To jest rajd przygotowany dla pracowników uczelni opolskich i ich rodzin. Czyli nic, żadnych wyścigów, żadnych peletonów, premii lotnych. Normalny, rodzinny. Jedziemy około 16-18 km na godzinę. Czyli taki standardowy rodzinny wyjazd za miasto. Przyszły osoby naprawdę zainteresowane, które chciały. Tu nie ma przymusu, kto chce, to przyjeżdża. Wiele osób jest z rodzinami, a więc staje się to takim wypoczynkiem bardziej rodzinnym, integrującym również pracowników, dlatego że widać, że jeżeli jest ktoś z katedry w jednym roku, to na następny rok ta katedra w obecności się zdecydowanie powiększa. Jeżeli ktoś raz zasmakuje, to potem przyciąga kolejne osoby.